Witajcie moi roztomili. Wiecie, chciałbym nagrywać każdego dnia, bo dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Ale tak po prawdzie, jak się dużo dzieje, to człowiek ma też większe obowiązki, większe roboty, nie ino siedzieć i nagrywać filmiki. Bo ja te filmiki nagrywam nie po to, żeby zarobić, no po to, co by przekazać to, co ja myślę moim kamratom. No i tak, po prawdzie, że się zorientował teraz już od jakiegoś czasu, że jak żody nie robi tak, albo nie wpisze, nie szrajmie tam, że mu się podoba, albo nie podoba to, co ja godzę, to ten filmik docierał tak richtig, no do subskrybentów, a nie wszystkie subskrybenty też to tak subskrybują, żeby podbić oglądalność tych filmików. A szkoda, bo berci się. Przekonał się to o tym ostatnio we sobota w zeszłym tygodniu, bo zarząd Ślązoków Razem sprowokował taki tref członków Ślązoków Razem i zresztą tych innych ferajnów śląskich. Tak richtig zaprosili my, skąd się dało ludzi. Też ino chcieli przyjść, to mogli. No, zrobili my poczęstunek z naszej kasy. Jak tam kiedy chciał dołożyć, to dołożył. To jest już inna rzecz. Ale nikt od nikogo my nie chcieli, żeby za te przyjście miał wybulić. I tam pogadaliśmy się o tych sprawach. No i bardziej mnie zaskoczyli takie ludzie, co coś przynieśli ze sobą. Widzicie, tu plakacik Otwarty Śląsk, bo był przedstawiciel Otwartego Śląska. Tutaj dostał, że dwa kalendarze. Ten symbolik, tym co oglądają w necie, na YouTubie, na pewno jest znany. Tam do niego też wliście na filmiki, Gryfnie, łopaci się posłuchać, co ten Karol z Modopedzynią, bo Gryfnie go do po śląsku, pokazuje Gryfne place, Gryfne geschichty o sprawie, jeździ takim Majkefrym, jak go to godą, a niektórzy go dają chrobokiem, a jeszcze inni garbusem, ale takim zabytkowym. I ze swoją kobietą okazują nam kącek Śląska, kącek naszego kraju i pokazują nawet kącek polski. Fez mnie uradowało takiego coś, bo przyszli ludzie dużo młodsi ode mnie, a nie no takie starzyki jak ja. Był też najstarszy mi z żyjących znany działacz śląski Stanik Druduch. Człowiek, który niewiele godo, ale dużo robi. Człowiek, który był pierwszym sponsorem Ruchu Autonomii Śląska, który ufundował w większości koszta sztandaru Ruchu Autonomii Śląska. Muszę go pochwalić, bo to jest, wiecie, to nie jest byle w to. Zresztą na YouTubie znajdzie się z nim wywiad, który żech przeprowadził. I naprawdę werciło się być na tym trefie, bo dowiedział się każdy coś, czego nie wiedział przed tym. Mogli się roztomitymi rzeczami pochwalić, co tam robią, jak widzą przyszłość Ślązoków w polityce, bo to też jest ważne, a nie no w polityce, a też w takich rzeczach jak tutaj robią, że gadają po śląsku, że po śląsku poradzą coś tam zaśpiewać i tak dalej, i tak dalej. Także mogę powiedzieć, jak to oglądacie, to zróbcie tym kciuk do góry. Nie? I zasubskrybujcie, napiszcie jakieś, szajbicie jakiś tam Leo, głupoty o sprawie osz, albo Leo, mądrzego dosz, albo Leo, wiesz co, cieszę, że cię widzę, bo YouTube wtedy ma taki algorytm, który pokazuje to większej ilości ludziom. Nie no tym, co to subskrybują, ale proponuje też większym, nie? Czym więcej tego tam jest, tym bardziej proponuję.
No to by było w Otrefie wszystko na dzisiaj. Jeszcze nagrom jeden filmik, też puszcza, ale to na razie to w tym temacie. Nie będę w jednym filmie poruszał 5, 6 czy 2 nawet rzeczy. No to do już zaś z pomboczkiem.